Marzena Wodzińska z Polskiego Stronnictwa Ludowego przestała być wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego. Dlaczego została zmuszona do odejścia? O tym porozmawiam z radnym sejmiku Zbigniewem Czerwińskim z Prawa i Sprawiedliwości, który jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Krótkie sprostowanie. Pan redaktor raczył powiedzieć, że ona była z Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie z Platformy Obywatelskiej. A, widzi pan, ale tak jakoś takie informacje też znalazłem wcześniej. No właśnie, pani marszałek złożyła rezygnację sama, choć została ona do tego przymuszona groźbą marszałka Woźniaka, który zapowiadał złożenie takiego wniosku o odwołanie, prawda? Tak jest. Co się działo? Nawet ten wniosek wpłynął do kancelarii sejmiku, do pani przewodniczącej, ale został wycofany po tym, jak ona złożyła swój wniosek o dymisję. Co działo się w obszarach podległych marszałek Wodzińskiej? Czasami mamy do czynienia z takimi zarządzającymi, którzy potrafią zarządzać chaosem, a tutaj mieliśmy niezorganizowany chaos. Także to, co zrobiła, jeżeli chodzi o Departament Zdrowia zwłaszcza, w Departamencie Zdrowia w tym czasie, kiedy ona kierowała, czyli od końca roku 2018, od grudnia do początku roku 2020, odeszło 12 osób z 41-osobowego zespołu. Także tam po prostu działy się przedziwne rzeczy. Ludzie nie wytrzymywali presji, bałaganu, stawienia wymagań, zmuszanie ich do pracy, z której potem nie korzystała z wyników, także plus... No to, panie radny, to jeśli było tak źle i to państwo widzieliście, to dlaczego dopiero teraz można by zadać pytanie? Nie. Przepraszam, panie... Ja wiem, że to może nie do końca pytanie do pana, debaty, ale... Podczas debaty nad stanem województwa w maju 2019 roku mówiliśmy o sytuacji w Departamencie Zdrowia i w placówkach podległych. Poświęciłem temu bardzo obszerny pasus. Natomiast od jesieni bardzo wnikliwie przyglądaliśmy się sytuacji, sygnalizowaliśmy to na komisjach. W grudniu zażądaliśmy debaty nad sytuacją w ochronie zdrowia. Została uniemożliwiona poprzez zamknięcie dyskusji przez Koalicję Obywatelską. No i dlatego w styczniu zwołaliśmy sesję nadzwyczajną, na której już koalicja nie mogła nam zamknąć ust i końcowym akcentem tej sesji nadzwyczajnej był wniosek do marszałka Marka Woźniaka o odwołanie Marzeny Wodzińskiej. Który wtedy nie znalazł uznania, jak rozumiem, tak? Nie znalazł uznania, także pan marszałek nie raczył pochylić się nad naszym wnioskiem. W związku z tym nie mamy sobie nic do zarzucenia, ponieważ cały czas trzymaliśmy rękę na pulsie i sytuacji naszych szpitali i ośrodka zarządzającego, czyli Departamentowi Zdrowia, poświęciliśmy dużo uwagi. To dlaczego pan marszałek wtedy nie odwołał, pani marszałek odwołał dopiero teraz? W zasadzie, że na złość babci odmrożę sobie uszy. Rozumiem. Ponieważ my wskazaliśmy, że jest sytuacja dramatyczna, natomiast widocznie i nawet do niego dotarło, że jednak tak dalej być nie może. Czyli jak rozumiem, że radni Prawa i Sprawiedliwości mają jakąś cichą satysfakcję po prostu, tak? Myślę, że tak. Tam, jeżeli chodzi o to, mieliśmy 7 zmian na stanowisku dyrektora bądź pełniącego dyrektora w tym departamencie w ciągu 18 miesięcy. To może pan sobie wyobrazić, redaktor, co tam się działo. No tak, to prawda. Aż boję się sobie tego wyobrażać, chociaż wyobraźnię mam sporą. Już nie będę wobec tego jakiegoś tutaj chciał wbijać gwoździa do trumny tej decyzji i nie będę już pytał też o tą formalną kwestię rezygnacji, bo to są jakby tematy zastępcze. Raczej chciałbym zapytać o przyszłość. Czy propozycja dla radnej Pauliny Stochniałek wejścia na miejsce Wodzińskiej to cena, jakbym to nazwał, skasowania Nowoczesnej w sejmiku? Radna Stochniałek obraziła się na Nowoczesną, przypomnijmy, i przeszła z koleżankami do Platformy Obywatelskiej. Także może to jest sposób na scementowanie klubu. Czy tak ostatecznie będzie, to przekonamy się 13 lipca, kiedy pan marszałek zaproponuje uzupełnienie składu zarządu województwa. Także pani Stochniałek pracuje ostatnio w dwóch radach społecznych jako przewodnicząca. Stara się zdobyć jak najwięcej informacji na ten temat. Jak jej pójdzie,
Tego nie wiem, natomiast oczywiście... Ale pana zdaniem byłby to dobry wybór? I czy potwierdzałoby to też moją hipotezę? Pani radna dopiero uzupełnia swoją wiedzę na temat sytuacji szpitali. Czy sobie jest w stanie z tym poradzić, dość mocno w to wątpię, ale może jestem sceptyczny, ponieważ to na jej wniosek w dniu 20 grudnia została przerwana dyskusja. W związku z tym... Dyskusja w sprawie odwołania Wodzińskiej, w sprawie, tak? Nie, w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia. Aha, rozumiem. Także w związku z tym, bo ona nie była w stanie wytrzymać już tego pisowskiego ględzenia. Także a to cytat był, tak? To pisowskie ględzenie, tak, to był cytat, tak, jak rozumiem. Tak zabrzmiało. Naszych podpisów, dlatego no, nie wiążę z tą kandydaturą specjalnych nadziei, ponieważ do tej pory, tylko wtedy, kiedy udawało się wyjąć sprawę ochrony zdrowia spoza takiego prostego sporu politycznego, sprawy szły w bardzo dobrym kierunku. Tak było 15 lat temu, kiedy została zawarta taka szeroka platforma porozumienia. A to pochwała dla Leszka Wojtasiaka, któremu chyba podlegało też zdrowie? Nie, to było zdrowie? Za Przemka Stulskiego. Wtedy został przygotowany plan konsolidacji naszych placówek zdrowia, który jeszcze do tej pory nie został zrealizowany do końca. Rozumiem. I potem były takie obszary, chociażby jak był Mateusz Klemenski, krótko między Wojtasiakiem a panem Sytkiem, no to też był taki okres, gdzie nie było specjalnego sporu i wtedy jakby zdecydowanie lepiej działa zarządzanie ochroną zdrowia, ponieważ jeżeli uzgadniamy, jaka powinna być polityka województwa w stosunku do podległych nam szpitali, to wszystko idzie zdecydowanie lepiej. Szczególnie no, myślę, że większości radnych, niezależnie od poglądów politycznych, zależy na tym, żeby szpitale w województwie wielkopolskim były najlepsze na świecie. Panie radny, od tego zależy nasze bezpieczeństwo i nasze rodziny. To jest akurat ważna dziedzina bardzo i kto będzie nią zarządzał też jest niezmiernie ważne, więc będziemy się tej sprawie przyglądać. Na koniec chciałem krótkie pytanie postawić i prosić o krótką odpowiedź. Głosowaliście też państwo nad wotum zaufania. Oczywiście zostało przegłosowane głosami PO-PSL i Lewicy. Przeciw byli radni PiS-u. Dlaczego? Znaczy, to wynikało to ze sposobu realizowania budżetu. No, były takie obszary, gdzie wykonanie budżetu było na poziomie 50% albo 70%. I można byłoby to jakoś tłumaczyć, gdyby procedura była taka, że uchwalamy budżet w grudniu roku ubiegłego i nic z nim nie robimy do końca następnego roku, a wiadomo, że życie jest bogate. Natomiast ostatniej nowelizacji budżetu dokonaliśmy 20 grudnia. W związku z tym taka sytuacja, że w jakichś działach wydatki są wykonywane na poziomie 50% czy 70% jest absolutnie niedopuszczalna, ponieważ po 11 miesiącach mamy, no upłynęło 92% roku ponad. Nie? Także w związku z tym nie trzeba być Duchem Świętym, żeby zobaczyć, że jeżeli ma się wykonanie minimalne, to już po tym 20 grudnia nie doprowadzimy do sensownego rozwiązania. Poza tym czasami tłumaczenia były tak rozbrajające, że uznaliśmy, że autorzy prawdopodobnie ze względu na to, że to sprawozdanie jest dość grubą książką, przyjęli takie milczące założenie, że nikt tego nie przeczyta. Ja niestety czytam. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za te informacje. Radny Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zbigniew Czerwiński był gościem tej części programu. Dziękuję panie radny. Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.